Kto nie ma worków ani sińców pod oczami? Nawet dzieci je mają. Można je odziedziczyć lub nabawić się z powodu problemów zdrowotnych w wyniku zmęczenia lub alergii. Czasami sinego koloru nie da się ukryć nawet przy pomocy makijażu. Chcesz wyglądać świeżo? Oto kilka wskazówek, jak pozbyć się sińców pod oczami. Nawiasem mówiąc, zostań z nami i dowiedz się, co wspólnego mają zasinienia pod oczami i maść na hemoroidy. Ziemniaki. Wierzcie lub nie, ziemniaki pomogą na opuchnięte oczy. Ponadto surowy ziemniak zawiera enzym katalazę, który usuwa cienie spowodowane poprzez opuchnięte oczy. Stosuj schłodzone plastry surowego ziemniaka, a nie będziesz mieć obrzęków ani sińców. Zimna herbata. Najłatwiej jest zagotować wodę i wrzucić do niej torebkę z herbatą. Pozwolić jej się zaparzyć i włożyć do lodówki, aż całkowicie się ochłodzi. Połóż po zimnej torebce z herbatą na powieki. Zaleca się stosowanie herbaty kofeinowej, albowiem lepiej ona walczy z zasinieniami pod oczami. Fusy z kawy. Mają właściwości przeciwzapalne, utrzymują elastyczność skóry. Ponadto kofeina chroni przed promieniami UV i poprawia krążenie krwi w skórze wokół oczu. Wymieszaj fusy z kawy z kilkoma kroplami oleju kokosowego. Zastosuj powstałą maskę pod oczami, pozostaw ją na 10-15 minut. Sok pomarańczowy. Zrób gęstą masę, mieszając sok pomarańczowy z gliceryną lub żelatyną. Taka maska może być nakładana na okolice oczu kilka razy w tygodniu i pozostawiona na kilka godzin, a nawet całą noc. Sok pomarańczowy jest bogaty w witaminę C, która jest bardzo ważna dla zdrowia skóry. Olej rycynowy. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. Absorbuje wszystkie zanieczyszczenia ze skóry, a kwasy tłuszczowe w jego składzie nawilżą skórę, będąc zarazem skutecznym narzędziem przeciw sińcom pod oczami. Umieść kilka kropli oleju i delikatnie masuj opuszkami palców, a następnie pozostaw na noc. Procedurę należy powtarzać przed snem. Olej kokosowy. Pomaga złuszczać i łagodzić suchą skórę, a kompleks minerałów i witamin w jego składzie regeneruje obszar dotknięty sińcami. Używanie oleju kokosowego jest bardzo proste. Nałóż go na skórę wokół oczu i masuj przez 2-3 minuty, aż olej się wchłonie. Aby osiągnąć oczekiwany wynik, procedurę należy powtarzać przez tydzień. Olejek migdałowy. Olejek migdałowy bardzo skutecznie zwalcza cienie pod oczami. Możesz zrobić go sam, miksując migdały z niewielką ilością mleka w blenderze lub kupując go w sklepie lub aptece. Olej migdałowy należy wymieszać z sodą oczyszczoną do uzyskania konsystencji pasty. Tę maskę należy nakładać pod oczy na całą noc. Witamina A. Witamina A jest bardzo ważna dla naszego ciała, a szczególnie dla oczu. Jej brak prowadzi do wysuszenia spojówki i obrzęku powiek. Aby uniknąć tych problemów, musisz jeść pokarmy bogate w witaminę A, takie jak pomidory, papryka, szpinak, marchew, morele, żółtko, a także suplementy na bazie witaminy A. Krem przeciw hemoroidom. Brzmi przerażająco i być może obrzydliwie, ale supermodelki i znane gwiazdy używają tego specyfiku. Jednak przed użyciem lepiej skonsultować się z lekarzem, by dowiedzieć się, który krem jest odpowiedni dla Ciebie. Jeśli problem cieni pod oczami trzeba rozwiązać w ciągu 2 minut, uratuje Cię tylko dobry makijaż. Zastosuj krem nawilżający pod oczy na bazie kofeiny, ekstraktu z zielonej herbaty lub kwasu hialuronowego. Jeśli cienie są fioletowo-niebieskie, wymieszaj żółty i trochę pomarańczowy korektor do uzyskania jednolitej konsystencji, a następnie nałóż mieszaninę pod oczy za pomocą profesjonalnego pędzla. W przypadku cieni brązowo-ziemnych użyj korektora różowego lub brzoskwiniowego. Aby uniknąć efektu pandy, nałóż korektor z cieni na nos i górną powiekę, a następnie użyj podkładu w kolorze skóry. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. W międzyczasie pozostaw nam komentarz lub coś podobnego. Pa, pa!